Cześć, w tym poradniku pokażę Ci działanie przedmiotu kadłubołamacz. Przedmiot ten składa się z trzech innych przedmiotów: tunelowca, sterówki i kilofu. Cały przedmiot kosztuje 3000 monet. Daje nam 65 punktów obrażeń od ataku, 350 punktów zdrowia i 5% prędkości ruchu. Daje nam także dwie pasywki. Pierwsza, Shipper, zwiększa nam obrażenia przeciwko bohaterom i potężnym potworom. Co każdy piąty atak, obrażenia te skalują się wraz z naszymi dodatkowymi punktami do ataku i punktami zdrowia. A także obrażenia te dodatkowe działają także przeciw budowlom, na przykład wieżom, czyli co piąty nasz atak w daną strukturę typu wieża, inhibitor lub nexus zada dodatkowe obrażenia fizyczne, skalujące się właśnie z obrażeniami od ataku i punktami zdrowia. Kolejną pasywką jest załoga abordażowa. Powoduje ona, że nasze pobliskie sojusznicze stwory oblężnicze i superstwory zyskują 30 punktów dodatkowego pancerzu i odporności na magię. Czyli inaczej kanon miniony lub miniony, które tworzą się po zniszczeniu przeciwnego inhibitora, będą zyskiwały właśnie ten dodatkowy pancerz i odporność na magię. Dziękuję za obejrzenie tego poradnika, zapraszam do oglądania innych poradników i subskrypcji tego kanału.